Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj już mamy poniedziałek. Rozpoczynamy nasze spotkanie ze Słowem od modlitwy. Przywołujmy Pana, aby to On rozpalał nasze serca, aby to On nas przeprowadzał przez tą modlitwę, abyśmy doświadczali Jego miłosierdzia i Jego łaski. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże nasz Ojcze, Ty niestrudzenie szukasz każdego, kto się od Ciebie oddalił i przebaczając, przychodzisz nałożyć na nasz palec pierścień Syna Marnotrawnego i pierścień Święta. Prosimy Cię, błogosław nam Jezu Chryste. Błogosław nam i okaż nam swoje miłosierdzie, bo Twoja miłość jest większa od naszego ludzkiego serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dzisiejszy fragment, który będziemy rozważać, pochodzi z trzeciego rozdziału Ewangelii Marka, wersety od 22 do 30. Zapraszam do wysłuchania lub też do tego, abyście razem ze mną obserwowali ten tekst i też już samych siebie wprowadzali w rozważanie. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: ma ducha nieczystego. Oto słowo Pańskie. Zapraszam Cię do tego, żebyśmy razem mogli zbliżyć się do Jezusa. Żebyśmy mogli kontemplować Jego obecność, Jego działalność, to jak naucza, to jak głosi dobrą nowinę. I żebyśmy mogli zobaczyć całe rzesze ludzi, którzy się do Niego garną, którzy szukają tej nauki, którzy tak naprawdę szukają prawdy i widzą, że Jezus jest tym, który jest prawdą. Odkrywają w Nim tę prawdę i dlatego też ta rzeczywistość, ta Jego spójność, to że On jest właśnie prawdą, to ich bardzo pociąga i w jakiś sposób szukają Jego bliskości, Jego towarzystwa. I to jest taki obraz Boga, który nieustannie do nas mówi. On mówi do Ciebie i do mnie. On mówi każdego dnia przez swoją Ewangelię. Kiedy bierzemy Pismo Święte do ręki, kiedy je otwieramy, to wtedy spotykamy się z Jezusem, który do nas przemawia z miłością, który daje nam swoje słowo, który też daje nam swoje słowo, które jest drogą życia i pozwala nam tym słowem żyć, daje nam łaskę do tego. Jednak jak pokazuje nam rzeczywistość też ta ewangeliczna, że Jezus nie u wszystkich znajduje zrozumienie, że często jest źle odbierany, że jest oczerniany, jest odrzucany. I dzisiaj ta Ewangelia daje nam tutaj bardzo wymowny znak, że Jezus jest odrzucony przez tych, którzy byli uważani za autorytety religijne w Izraelu. Kiedy patrzymy na Jezusa, to możemy z tego wyciągnąć wniosek, że pójście za Jezusem, i to jest też jakby ta prawda, która jest konkretem, tak, która nas w jakiś sposób tutaj na tej rzeczywistości ziemskiej zasadza, że głosząc Ewangelię, czy żyjąc Ewangelią Jezusową, muszę się narazić na niezrozumienie, na odrzucenie. Że mogą się zdarzyć takie sytuacje i z pewnością też to nas w jakiś sposób dotykało w naszym życiu,
że często ludzie, którzy nie chcą przyjąć Ewangelii, którzy są gdzieś tam zamknięci na Słowo Boże, reagują na Słowo Boże no dosyć, jakby to powiedzieć, alergicznie, prawda? Widzimy Jezusa, który widzi, dostrzega, przepraszam, tą zatwardziałość serc uczonych w piśmie. I jednocześnie przestrzega ich przed tym, co może być konsekwencją takiej postawy. Że zamykanie się na łaskę Boga przynosi no, tragiczne owoce w życiu człowieka. Bo to jest grzech wieczny. Grzech wieczny jest to jest potępienie. Jezus tutaj bardzo ostro i bardzo wyraźnie, dobitnie przestrzega przed tym, żeby się nie dać wkręcić w takie sidła. Bo to jest świadome i dobrowolne zamykanie się na łaskę Boga. Zamykanie się na Jego naukę. To jest odrzucanie natchnień Ducha Świętego. To jest absolutne taka zatwardziałość serca, która nie pozwala Bogu wejść czy dotknąć człowieka, pomimo tego, że Bóg przychodzi bardzo delikatnie, z wielką miłością, z wielką czułością, z miłosierdziem. Jednak taki człowiek nie potrafi i nie chce się na tą łaskę otworzyć. To bardziej nie chce się, nie to, że nie potrafi. Bo to nie jest sytuacja zawiniona, bo Bóg zawsze nam odsłania siebie w prawdzie i każdy z nas ma zdolność poznania tej prawdy. I kiedy słyszy dobrą nowinę, może ją przyjąć albo odrzucić. Ale odrzucenie niesie za sobą tragiczne skutki. To jest potępienie. To jest największe nieszczęście, jakie może się zdarzyć w życiu człowieka. I teraz jakby patrząc na tą Ewangelię, czy wsłuchując się w to słowo, myślę, że warto zadać sobie pytanie, co we mnie jest jeszcze, czy która przestrzeń we mnie jest zamknięta na Bożą łaskę, zamknięta na Boże Słowo. I niech to nasze dzisiejsze spotkanie z Jezusem będzie właśnie taką rozmową z Nim o tych przestrzeniach. Jest to też jakby też wezwanie. Myślę, że Pan Bóg w jakiś sposób nas tutaj do tego zachęca, abyśmy się do Niego przytulili, abyśmy się zbliżyli do Niego z wielką ufnością i szczerze powiedzieli Mu o swoich problemach, o swoich trudnościach, o swojej historii życia, która jest trudna, o tych sytuacjach w swoim życiu, w których odrzucaliśmy Bożą łaskę, w której zamykaliśmy się na Boże Słowo, z uporem trwaliśmy w jakimś grzechu, które nas totalnie wyniszczały i sprawiały, że żyliśmy w śmierci. Myślę, że to jest to, do czego Pan Bóg dzisiaj nas zaprasza. Abyśmy w tych momentach jakby na nowo wybrali Jezusa, jakbyśmy Go na nowo zaprosili właśnie w te sytuacje. Tu nie chodzi o to, żeby robić jakąś retrospekcję, czy wracać pamięcią do tych chwil. Bardziej chodzi mi tutaj o to doświadczenie Bożego miłosierdzia, które też chce uzdrawiać naszą przeszłość. Więc to jest tylko i wyłącznie jakby powrót do tamtego momentu po to, żeby go oddać Jezusowi, po to, żeby tam zaprosić Chrystusa. Jest to, myślę, też dzisiaj dla nas taka okazja do tego, żeby modlić się za tych, którzy się w życiu pogubili, którzy odeszli od Pana Boga, którzy nie chcą przyjąć Jego łaski. Pamiętajmy o nich dzisiaj w modlitwie. Bardzo Wam dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam owocnego spotkania z Chrystusem, z Panem przez cały dzień dzisiejszy i na ten cały dzień z serca Wam błogosławię. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia.